Witam wszystkich. Po żniwach jest, więc ostatnio się trochę dzieje rzeczy. Jeep jest naszykowany z przyczepką. Muszę pojechać też po pewną rzecz, też na nowy nabytek. Będzie odcinek, to zobaczycie, jak jesteście ciekawi. Tak, przy tym mam rozsiewacz. Jadę po wapno i będę rozsiewał wapno. I jeszcze wam pokażę, dostałem tę paczkę, przesyłkę. I zobaczcie, nóż do rozcinania big bagów. Zapewne to jest z tej strony www.baor.pl. Tak sądzę, no bo paczka przyszła z tym, więc nawet nie wchodziłem na tę stronę, ale więc tak mi się wydaje, że to z tej strony, tak jak tutaj jest napisane www.baor.pl. No, zaraz też zobaczymy, jak to, w takim nowym śniegniku. No fajne, składa się. Zaraz zobaczymy, jak to będzie się sprawowało. Czekam na Szymka. Szymek zaraz ma ten i poszedł tylko po picie. I zaraz jedziemy po wapno. Pojadę od razu tam na hurtownię z rozsiewaczem. Tam mi nasypią. Dwa woreczki wezmę. Bo nie ma Perkinsa, nie ma. Pojechał, szwagier pożyczył, bo mu tam coś trzeba było, tura z turem, więc na razie będę rozsiewał, tak będę jeździł, aczkolwiek blokują mnie godziny otwarcia sklepu, hurtowni. No i burzowo jest, przeszła jedna burza, tutaj ani kropla nie spadła, poszło gdzieś pewnie w okolicy. No i co? Nasypię to, zjem obiad i pojedziemy, a w dalszej części filmu podczas rozsiewania to wam zdam relacje, nie relacje, tylko często dostaję zapytania o tą klimatyzację, więc po roku użytkowania kilka słów o tej klimatyzacji powiem. Dobra, widzimy się w kolejnej części filmu. No i takie zrządzenie losu. Niby człowiek chce tego deszczu, ale jak już się zabiera za jakąś robotę, którym przeszkadza. No ale już dobra, niech pada. Wolę ten deszcz. Z robotą jakoś się człowiek wyrobi. Tutaj polifoskę 8 ładuję. Ja czekam w kolejce na wapno. A wapno będę brał oto w tym roku. Atrigran Nordkalk Atrigran magnezowe. Wapno węglanowo, magnezowe granulowane. Tak jak wam mówiłem. Fajne, suche. Tak jak wam mówiłem, w tym roku troszeczkę inaczej podchodzę do tego, bo pomyślałem sobie właśnie, żeby podać wapno z magnezem i siarkę z azotem jesienią, a na wiosnę tylko RSM. Ładnie pada. No jeszcze patrzę, co ono tutaj ma. Wap całkowity 30%, tutaj wap naturalny, dolomitowo rozdrobniony, magnez całkowity 17%. No, będę tego dawał 300 kg na hektar. Co wam powiem, nie nagrywałem tym nożem, później wam pokażę, bo padał deszcz. I samo padał deszcz, jak mnie ładowali, ja tylko odkryłem plandekę. Szybka akcja i ten. Ale powiem wam, że rewelacja. Wbija się i pociąga. Dziękuję, do widzenia. Co jeszcze? Tak wygląda, nie wiem czy widzicie. Tak wygląda ten Atrigran magnezowy. Tu jest tona. Nie wiem, czy by 1,5 weszło tony. Tutaj nie próbowałem.
chyba że mi trochę zostanie, no to jak mi zostanie trochę w rozciewaczu, to później tona się spokojnie zmieści. Co jeszcze? Nie ma tego nawozu w aplikacji do kuna, więc będę próbował coś takiego na połowę otwarcia i zobaczymy ile to wysieje. Dwójka, wałeczek 540 i lecimy. Sypie się coś? Coś tam się sypie. No, bywa. To znaczy, że się sypie. I co jeszcze miałem wam powiedzieć? Miałem wam powiedzieć o tej klimatyzacji. Nie wiem, czy będzie mnie słychać, czy nie. Klimatyzacja, ogólnie to polecam, sprawuje się dobrze. Oprócz jednej... Kurde, no. Jednej rzeczy. Jedna rzecz powinna być zmieniona tutaj, bo to powinno być zamontowane na płasko, nie? Bo tutaj są wężyki na te skropliny, na tą wodę, ale to akurat nie funkcjonuje dobrze tutaj, bo cała woda leci w wentylatory. Ja tam zrobiłem dziurkę, żeby po prostu skapywała na zewnątrz tutaj, na podłogę woda. A tak daje rady schłodzić. Teraz już jest wieczór, nie jest tak gorąco, ale sobie na jedynkę i tutaj nastawiłem. Także daje rady to schłodzić. Czy da radę większą kabinę schłodzić? Nie wiem, bo pytacie mnie, czy to da radę większą kabinę schłodzić. Nie mam pojęcia. Awarii jako takiej nie było, oprócz węża tam przy filtrze przewód tutaj, jak jest metalowy i tutaj łączone guma z metalem, to po prostu się rozszczelnił. Trzeba było go zakuć na nowo i nabić na nowo i tyle, a tak to wszystko funkcjonuje. No tutaj zaraz wam tutaj opowiem, tylko jeszcze powiem tak, tutaj będzie rzepak i plan jest taki, żeby rozsiać teraz wapno i siarczan amonu. Tutaj chyba zrobię talerzówką, bo tu jest tak, sami widzicie, jak tutaj to było zielona jeszcze ta słoma, ja ją tak wciąłem trochę wyżej, bo to jest też i nierówno. Tutaj zrobię talerzówko, zmieszam, pójdzie orka i na orkę pójdzie polifoska. Polifoska pójdzie szóstka, myślę, że w ilości 300 kg na hektar. I przed siewem na orkę. No i to wymieszam już zestawem uprawowo-siewnym, z tego względu, że no wapno i fosfor raczej się nie lubią, że powinno się osobno te zabiegi robić, dlatego to troszkę tak przekombinuję, że orką wymieszam wapno i siarczan amonu, żeby później po orce nie jeździć nie wiadomo ile razy, a już NPK wymieszam talerzówką i siewnikiem. No chyba to coś za mało jeszcze nastawione jest. No nic, no ale najwyżej jeszcze raz poprawię, zaraz zobaczymy. Tu jest jakieś 2,20. Zobaczymy ile wyleci. No i ciekawostka, tutaj na końcu kończyłem. Dzisiaj tutaj wywiozłem stąd pszenicę. I z tego kawałeczka było 5,5 tony. Muszę to teraz zmierzyć, przejść pewnie telefonem, przejdę i spróbuję to zmierzyć. Bo kurczę, ja tu liczę jakieś pół hektara, no chyba, że to jest więcej. Jakby było tu pół hektara, no to wychodzi 10 ton z hektara, że ten kawałeczek dał, nie?
Także film z tego też zobaczycie. Albo już widzieliście. Nie wiem jak to wyjdzie. O, dotąd było. Dotąd było. I tutaj kawałeczek tak. Gdzieś powinno być widać. No, zaraz spróbujemy tutaj. Spróbuję telefonem zmierzyć, nie wiem czy mi się to uda. Co jeszcze? Azot, siarka i magnez dostarczę jesienią, a na wiosnę jest plan, żeby dać sam RSM. Aczkolwiek jeszcze tak się zastanawiam, czy nie dodać 50 litrów RSM-u do zabiegu herbicydowego do glebowego. Coś tam się sypie, zaraz. Tam jakaś słomka się rusza, to tam dolatuje. Jak mniej wysieje, to przyjadę najwyżej jeszcze środkiem jeszcze raz. Tak bym chciał, tak celuję, żeby rozsiać chociaż ze 300 kg tego wapna po dzierżawach, a na swoich gruntach myślę, że dam po 500 kg. Myślę, że to będzie dobra inwestycja, jak dam po 500 kg. Magnezu sporo się uzupełni też. Zaraz zobaczymy, ile się wysiało. O, trochę się wysiało, powiem wam. Będę musiał tutaj, dojadę do końca, tutaj przejadę tak, żeby stylepało, jeszcze wyrównał się. O, no, elegancko. No, wyrównało się. Zaraz zobaczymy, ile tam zostało. Ręczny się nie zatrzaskuje coś. No, sporo zostało, jeszcze będę musiał raz chyba przejechać przez środek. Czyli za szybko jeżdżę pewnie. Jakby to tak. Tu jest ile? 400. Nie, dobrze jest, bo powiem wam, że jakby tutaj wyrównał. No może troszkę, no może troszkę więcej zostało. Jakby wyrównał, to by było pewnie 500. Czyli wysiałem jakieś 200 kg na hektar. Może co, ciut więcej. Może ciut więcej. A może i nie, bo może jakbym tak wyrównał, to może by było i więcej niż 500 kg. Czyli co? Przejadę jeszcze raz przez środek. Przyjadę jeszcze raz przez środek i spróbuję zmierzyć tamto pole. Już teraz nie będę szybciej, znaczy wolniej jechał, ale pewnie trzeba będzie jechać na żółwiu, dwójką na żółwiu. Teraz sobie przejadę jeszcze tędy. No tu się stało? Odpięło się coś? Nie. Czasami potrafię wyrzucić. A nie w tą stronę dałem. Aha, faktycznie. Czasami potrafi też, gdzieś jest źle zapięty. Jakiś źle zapięty przewód hydrauliczny. To wyskoczy i wtedy nie działa. No, ustawienie myślę, że dobre, tylko pewnie na tym, na żółwiu. O, i teraz może by wyszło 300. No,
Kurczę, chciałem to zmierzyć telefonem, ale jak weszłem pod te drzewa, to nie miałem zasięgu i ogólnie nie zmierzyłem. Może uda się czymś innym później zmierzyć. To was potem o tym poinformuję. No, ale wydaje mi się, że to jakieś pół hektara. Stąd nie więcej. No, maksymalnie do 60. Dobra. Teraz przyjadę tu jeszcze talerzówką zrobić. Wylas. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć.